Witam bardzo serdecznie wszystkich nauczycieli wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest powiat Ropczycko-Sędziszowski, szkół skupionych w Ropczycach. Witam na spotkaniu poświęconym informacji dotyczącej reformy edukacji narodowej, która jest przewidziana w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie witam posła na Sejm, pana Kazimierza Moskala, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Oświaty. Witam serdecznie panią Małgorzatę Rauch, podkarpackiego kuratora oświaty. Zmiany, które następują w szkolnictwie od 1 września 2017 roku, poprzez tą ustawę zostały, nie tylko będą wprowadzane zgodnie z harmonogramem, bez chaosu, który jest tutaj akcentowany. Nawet te zmiany są po prostu rzeczywiście krok po kroku dla samorządów zaplanowane, ale także są w tym dokumencie już działania osłonowe dla nauczycieli tych etapów edukacyjnych. Tylko mam wrażenie, że nauczyciele to jest też czasami taka grupa zawodowa, która nie zawsze czyta prawo, bo dyrektor musi czytać, natomiast pozostali niekoniecznie. Ale ja zachęcam bardzo do zapoznania się właśnie z treścią dokumentu, który tutaj będę prezentowała. To jest pierwszy ten ze slajdów, pokazuje też, ukierunkowuje też naszą uwagę na stronę internetową, która została uruchomiona w ministerstwie. Na stronie znajdzie, to strona dla rodziców, dla nauczycieli, dla dyrektorów, dla uczniów, dla każdego, kto chce zaznajomić się z założeniami reformy. Również przez stronę można zadawać pytania. Zapewniam Państwa, że pytania, jeżeli dotyczą jakiegoś obszaru, na przykład województwa, to trafiają do kuratorium i my na nie odpowiadamy. Zresztą ministerstwo też tę pracę wykonuje. Także każde pytanie, które tutaj Państwo zadacie, znajdzie swoją odpowiedź. Zapewniam o tym. Również w ramach takiej kampanii informacyjnej Ministerstwo Edukacji Narodowej już do końca tego miesiąca, ale też już wiem, że od poniedziałku trafią do 27 tysięcy szkół materiały informacyjne w postaci broszury, w postaci plakatów, takich, które po prostu w taki najprostszy sposób właśnie trafią do rodzica i pozwolą również do Państwa i pozwolą Państwu wyjaśnić, gdzie właściwie dziecko będzie chodziło do szkoły, do jakiej szkoły będzie chodziło ich dziecko w przyszłym roku szkolnym, a także za 2 lata czy za 3 lata, bo często o to pytamy. To mapa drogowa jakby tej reformy edukacji. Jesteśmy na tym etapie listopad, grudzień, kiedy rzeczywiście projekt ustawy wprowadzający prawo oświatowe i ustawa prawo oświatowe są na etapie prac sejmowych i będą skierowane do podpisu prezydenta RP po zatwierdzeniu przez Sejm. Natomiast na tej mapie znajdują się jeszcze 2 daty. Finał, czyli 1 września 2017 roku, jak również data 31 marca 2017 roku, która ważna jest z perspektywy samorządów, które współpracują z Ministerstwem Edukacji, z kuratorium właśnie w przygotowaniu reformy nowej sieci szkół, nowych obwodów dla tych szkół. I data 31 marca jest tą datą ostatecznego podjęcia przez samorządy uchwały w sprawie nowej sieci szkół i nowych obwodów. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany, jak na przykład dostosowanie do statutu i przekazywanie ich do kuratorium, ta data to jest 31 listopada, czyli na dzień 31 marca nie trzeba zmieniać żadnych statutów, nie trzeba tutaj, trzeba tylko, jakby tylko podjąć uchwałę, którą podejmują samorządy, natomiast do 31 listopada jest czas na zmianę dokumentów chociażby szkolnych. Na czym polega zmiana ustroju szkolnego i gdzie ona jest zapisana? To są 2 dokumenty, ustawa prawo oświatowe oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe. Ustawa prawo oświatowe, obydwa te dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej. One są już uaktualnione, ponieważ w wyniku konsultacji społecznych, które były prowadzone do 15 października, na skutek również rozmów ze związkami zawodowymi, głównie ze Związkiem Solidarność, który do tych rozmów przystąpił, wprowadzono do tego projektu właśnie zmiany.
Nie wszystkie oczywiście, ale już są takie zmiany, o których też mogę Państwu powiedzieć, które rzeczywiście zostały tam zawnioskowane i jakby zauważone przez tych, którzy opiniowali te projekty. Myśmy też swoje uwagi wysyłali. To były uwagi, które powstawały w wyniku spotkań z samorządowcami, gdzie krok po kroku, artykuł po artykule, te, które nas interesowały i dotyczyły właśnie zmiany struktury szkolnictwa, analizowaliśmy razem. Co to za ustawy? Do tej pory Państwo dyrektorzy czy nauczyciele mieli, czy samorządy miały do czynienia z ustawą o systemie oświaty, która w tym momencie jakby będzie powoli zmieniana i zastąpi ją ustawa Prawo oświatowe. To tak jakby z całej ustawy o systemie oświaty wyjął jedną szufladkę, prawda, Prawo oświatowe, i to jest właśnie ta szufladka. Poszczególne inne szufladki dotyczące na przykład czy nadzoru, czy jakichś innych zagadnień finansowania oświaty będą stopniowo wyciągane i nowelizowane te przepisy. Natomiast ustawa wprowadzająca ustawę Prawo oświatowe to jest ten najważniejszy dokument, który w tym okresie przejściowym, dopóki te zmiany w systemie nie zatoczą jakby całego tego koła, przynajmniej tego jednego cyklu, będzie obowiązywała i głównie powinna interesować nauczycieli, dyrektorów szkół. Prawo oświatowe pokazuje kierunek tych zmian, natomiast ustawa wprowadzająca to są przepisy przejściowe, które będą obowiązywały do roku 2019, a niektóre do 2023. Też będziemy tutaj mniej więcej sygnalizować, które to są właśnie te artykuły. W wyniku zmiany strukturalnej szkolnictwa, bo to jest jakby filar zmiany, nastąpią przekształcenia ustroju szkolnego i ustawa, te zmiany mogą następować albo z mocy ustawy, albo na skutek inicjatywy organu prowadzącego. I tutaj na podstawie z mocy ustawy nastąpią przekształcenia 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe. Co to znaczy z mocy ustawy? To znaczy, że nikt nie będzie z nikim rozwiązywał stosunku pracy, tylko automatycznie również nauczyciele staną się nauczycielami 8-letniej szkoły podstawowej. Tak by to praktycznie to oznacza. Również liceum 3-letnie stanie się 4-letnim, technikum 4-letnim, 5-letnim. A zasadnicza szkoła zawodowa stanie się branżową szkołą pierwszego stopnia. Te, które będziemy obserwować już najwcześniej, te zmiany, które już od 1 września wejdą, to przekształcenie szkoły podstawowej 6-letniej w 8-letnią, bo nie będzie już naboru do klasy pierwszej gimnazjum, tylko będzie klasa 7. I zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w branżową szkołę pierwszego stopnia. Również z mocy ustawy te zespoły, które w tej chwili istnieją, a wiele gimnazjów rzeczywiście w tej chwili na terenie województwa podkarpackiego przynajmniej funkcjonuje już dawno w zespołach, będą ulegały przekształceniu. I tak 6-letnia szkoła podstawowa w zespole z gimnazjum przekształci się w 8-letnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Proszę zwrócić uwagę, że to jest z mocy ustawy po prostu, czyli jakby automatycznie. Liceum ogólnokształcące, czy to 3-letnie, jeżeli funkcjonuje w zespole z gimnazjum, przekształca się w liceum 4-letnie z oddziałami gimnazjalnymi i tak dalej. Zespoły, wspomniałam, że gimnazja w województwie podkarpackim, większość z nich już dawno jest w zespołach. Tylko 147 gimnazjów jest gimnazjami samodzielnymi. To bardzo mało, sama Warszawa tych gimnazjów chyba ma 150, prawda? Natomiast na województwie podkarpackim jakby samorządy już dawno podjęły działania zmierzające do takiego zmiany tej strukturalnej szkolnictwa, gdzie wynikało to przede wszystkim no, raz z ekonomii, ze zmniejszającego się liczby roczników, które do tego gimnazjum przychodziły. Niesamorządowe szkoły publiczne rzeczywiście też również przekształcają się w ten sam sposób. Co to znaczy, że gimnazjum może się przekształcać, czy szkoły mogą się przekształcać też z inicjatywy samorządu? Czyli samorząd może zaproponować, że gimnazjum
samodzielne, może przekształci się w coś. I teraz może zaproponować albo szkołę podstawową 8-letnią, albo liceum 4-letnie. Jeśli gimnazjum można również włączyć do szkoły podstawowej 6-letniej, to też jest inicjatywa organu prowadzącego i powstanie szkoła podstawowa 8-letnia z oddziałami gimnazjalnymi. I tak jak Państwo dalej widzicie, można też gimnazjum włączyć do liceum i powstanie liceum 4-letnie z oddziałami gimnazjalnymi, oczywiście do momentu wygaśnięcia, czyli jeszcze do roku 2019. I tak dalej. Te zmiany są zmianami inicjowanymi przez samorząd, właśnie przez organy prowadzące te szkoły. Te zmiany są możliwe, to jest ten tak zwany okres przejściowy, który trwa dla momentu wygaszenia gimnazjum od 1 września 2017 roku do 1 września praktycznie 2019 roku, właściwie powinno być 31 sierpnia 2019 roku, gdzie będą obowiązywały i zarówno nauczycieli, jak i całą tą strukturę te przepisy przejściowe. I inne możliwe oczywiście też przekształcenia. To nie jest też tak, że decyzja o przekształceniu na przykład w gimnazjum, w liceum, czy w technikum, czy w szkołę branżową jest samodzielną decyzją oczywiście dyrektora, czy też na przykład wójta. Tak naprawdę wymaga to zgody i uzgodnień z organem prowadzącym właściwym dla tego typu szkoły, czyli na przykład ze starostwem. Więc też proszę zwrócić uwagę, że jakby już samą ustawę wpisana jest konieczność konsultowania tych przemian na różnych szczeblach, przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ zmiana struktury szkolnictwa może się wiązać w niektórych przypadkach ze zmianami oczywiście też organu prowadzącego dla tej szkoły. Łatwiej jest w mieście na przykład Rzeszowie, gdzie gimnazjum przekształcone, wszystkie gimnazja są prowadzone przez prezydenta, prawda, więc w tym systemie jest to troszeczkę inaczej i są takie, które się będą przekształcały w licea. Natomiast tutaj w innym przypadku po prostu jest to zgoda, jakby porozumienie, które zawierają organy prowadzące ze sobą, w co my właściwie, jaki system chcemy przemyśleć szkolny na terenie danego powiatu, gminy i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne, że już sama tą ustawę wpisana jest ta dyskusja, bo ani dyrektor gimnazjum, ani dyrektor innej placówki oświatowej nie jest w stanie samodzielnie dokonać jakby tego przekształcenia, prawda? Nie jest w stanie też sam jakby widzieć, jak wygląda ta oświata właśnie w takiej skali powiatu, gminy, tylko i wyłącznie może zrobić to w porozumieniu. Jakby to jest też idea tego, żeby rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała nowa struktura szkolnictwa na naszym terenie, bo jest ta zmiana po prostu potrzebna, tak? Związana głównie z tym, że z wieloma powodami, o tak, bo nie chciałabym się wdawać w te przykłady tej dyskusji, dlaczego, prawda? Chociaż oczywiście zachęcam. Co jednostka samorządu terytorialnego jakby i co będziemy też obserwować? Do dnia JST musi podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Ten projekt, planu sieci, który zawiera w sobie plan sieci szkół w okresie od września 2017 roku do września 2019 roku oraz projekt planu sieci po 1 września 2019 roku. To jest właśnie to, o czym mówiłam. Wprowadzenie, prawda, czyli ten okres przejściowy do 2019 roku i ta uchwała jednostki samorządu terytorialnego musi zawierać informacje dla nas, dla kuratorium, jak będą te szkoły wyglądały w tym okresie przejściowym, jak one będą się zmieniały, w co one się będą zmieniały, jakie obwody będą dla szkoły nowej podstawowej, jakie obwody jeszcze dla starego gimnazjum. Natomiast i ten projekt już musi też dawać informacje, jak będzie szkolnictwo, sieć szkół wyglądała i dostępność do tych szkół po roku 2019. Czyli to nie tylko dotyczy tego czasu krótkiego, ale właśnie tej perspektywy również, tak? Jak to szkolnictwo będzie wyglądało. Więc będziemy mogli na tej podstawie właśnie zobaczyć i obwody, i sieci szkolne, te nowo utworzone. Jak widać tutaj również obowiązek jest nie tylko przedłożenia tego projektu, tej uchwały kuratorowi oświaty. Ten termin dla samorządów jest nieprzekraczany. Do 17 lutego już powinien się znaleźć w kuratorium, dokładnie 17 lutego, to jest ostatni dzień. My mamy 21 dni na zaopiniowanie tego projektu.
a samorządy właśnie do 31 marca muszą podjąć tą uchwałę o nowej sieci szkolnej. I teraz pytanie, ktoś kiedyś zadał takie, no a co będzie, jeśli samorząd no nie uchwali, prawda, tej nowej sieci szkolnej? No ale po to właśnie się dzisiaj spotykamy tutaj, właśnie w takim gronie, prawda, czyli dyskutujemy o tym, jak to może wyglądać, pochylamy się nad tym, bo już organy prowadzące jakby też przychodzą i konsultują z nami te zmiany, które chcą zrobić, które jak gdyby chcą wykonać na terenie gmin czy powiatu, żeby projekt, który przygotuje Rada, był projektem akceptowanym społecznie. Tu jest właśnie konieczność spotykania się nawet i my takie działania właśnie informacyjne jako kuratorium, kurator oświaty, czy wicekurator, czy no właściwie tylko te dwie osoby razem, bo jakby tutaj jesteśmy też najbardziej chyba kompetentni, chociaż wizytatorzy też są szkoleni, tak jak tutaj Państwo i nawet głębiej jeszcze wnikamy w tę ustawę, to jednak te spotkania jakby też są potrzebne, bo nie mówimy tutaj żadnych rzeczy, stąpamy na tym samym gruncie, to czym Państwo zwrócą uwagę, tej ustawy, która jest ogólnie dostępna. Proszę zobaczcie tutaj, zmiana, opinia kuratorium oświaty jest wiążącą zmianą dla samorządu, natomiast projekt tej uchwały, i to jest nowość, to jest z tego, co ja wiem, to jakby jest na wniosek właśnie związku zawodowego, opiniowany jest ten projekt również przez związki zawodowe. Opinia nie jest wiążąca, ale jednak związki zawodowe będą miały możliwość tutaj wniknięcia, tak? Jakie zmiany planuje samorząd zrobić. To są niesamorządowe, więc nie będziemy tutaj się tym na razie zajmować, chociaż te niesamorządowe oczywiście tak samo się przekształcają, ale troszeczkę z innymi terminami, więc jeśli kogoś to interesuje, to zapraszamy oczywiście do kuratorium. Jak będzie dalej ewentualnie? Co jest jeszcze w tą ustawę wpisane? To wszystko, co tutaj będę też wyświetlała. Egzamin ósmoklasisty. Od nowego roku szkolnego, od roku szkolnego 18-19 będzie ten egzamin, zostaje po 8 klasie szkoły podstawowej i przez kolejne 3 lata do roku 2021 będzie to egzamin tylko z 3 przedmiotów. Język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Ale od roku szkolnego 21-22 uczeń dodatkowo będzie wybierał sobie przedmiot, ten czwarty do zdawania i to jest spośród przedmiotów zaproponowanych w ustawie biologia, chemia, fizyka, geografia i historia. Tak jak do tej pory egzamin jest obowiązkowy, ale nie decyduje o ukończeniu szkoły. W takiej samej formie proponowany jest wynik, czyli centylowej i w skali procentowej, jak również będzie stanowił dla Państwa kryterium rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zmiany są odnośnie matury też, to też już od, no, jakby też potem omówię. Właśnie, bo nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od roku szkolnego 22-23 już dla absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a od roku szkolnego 23-24 dla absolwentów technikum pięcioletniego. I tutaj, tak jak i w przypadku egzaminu ósmoklasisty, podstawą jest podstawa programowa, a warunki i sposób przeprowadzania nowego egzaminu nie będą zasadniczo odbiegały od dotychczas obowiązujących. Wczoraj było chyba pierwsze spotkanie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, z tego co, prawda, to wiem, że był Pan wicekurator. Jakie są zmiany prawne? Oprócz tych, które już w tym roku obowiązują, Państwo wiecie, arbitraż, możliwość fotografowania tej pracy, tak? To już to jest to, co weszło już i z tym trzeba się liczyć, z tymi zmianami. Natomiast zmiany, które są planowane, też są zmianami istotnymi. Po pierwsze, egzamin maturalny, wprowadza się próg zdawalności egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i to jest te 30% i będzie obowiązywał ten próg zdawalności wszystkich przystępujących do matury, niezależnie czy to są technikum, liceum, czy również branżowa szkoła zawodowa drugiego stopnia, jeśli uczeń zechce taki egzamin podjąć. Natomiast również nowością jest to, że zrezygnowano z tej matury tak zwanej branżowej, czyli jakiejś takiej gorszej, prawda,
tylko udrożniono ten system również szkolenia, czy też udrożniono system tego szkolnictwa zawodowego i uczniowi, który zdecyduje się na szkołę branżową pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia i może on przystąpić do matury, z tych takich jak język polski, matematyka, język angielski i ewentualnie, jeżeli chce, to może oczywiście zdać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym z tym progiem zdawalności lub przedstawić egzamin, lub przedstawić dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe tej branżowej szkoły drugiego stopnia. I może po prostu iść normalnie na studia. Nowością jest również to, czego nie było do tej pory, że wprowadzono dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Czyli jeśli ktoś chodzi do takiej szkoły, to przedmiot dodatkowy będzie zdawał również pisemny, będzie zdawał również w języku obcym. Tutaj też właśnie to, co jakby też ułatwi trochę pracę nam i życie, zwłaszcza dyrektorom szkół, ale także i na tą komunikację właśnie z kuratorium oświaty. Chodzi o statuty szkół. Część z tych zapisów, które po prostu są w tej chwili w statucie, zostaną w szerokim zakresie przeniesione na poziom ustawy, co ułatwia rzeczywiście po prostu, te statuty nam troszeczkę odchudzi, prawda, i też mamy jakby inne odniesienie do tych dokumentów. Zostanie wprowadzone odrębne przepisy dotyczące konieczności określania w statucie obowiązków ucznia, organizacja biblioteki szkolnej, organizacja arkusza organizacji szkoły, i w tym momencie i tyle. Ale w każdym razie statuty, rzeczywiście te zapisy, które prawda, jeżeli przejdą na poziom ustawy, w tym momencie nie ma obowiązku, nie ma konieczności przepisywania po prostu w statutach, bo ustawa jest dokumentem wyższego rzędu, prawda, w stosunku do statutu. Była to taka niedawna sprawa, którą ktoś poruszył na internecie, że właśnie statut szkoły jakieś tam wyciągnął, musieliśmy się wypowiadać. Oczywiście no nie ma zakazu, żeby przepisywać zapisy ustawy do statutu, prawda, bo to może łatwiej dla rodziców jest zrozumieć, bo oni nie sięgają do tych dokumentów, ale też nie ma takiego obowiązku. Inną kwestią jest też to, że do ustawy będą oczywiście rozporządzenia wykonawcze, na które też czekamy, bo te rozporządzenia będą regulowały już rzeczywiście, tak, na przykład organizację pracy szkoły, albo na przykład liczbę uczniów w oddziałach klas 1-3 szkoły podstawowej, w oddziale szkoły specjalnej i integracyjnej, oddziale specjalnym i integracyjnym w szkole ogólnodostępnej. To też jest bardzo ważne, prawda, żeby to było kwestią uregulowaną. Również mówi się, ale to też no, ciężko mi powiedzieć tutaj, ale jest taki postulat, żeby właśnie uregulować kwestię liczebności klas w szkołach średnich, prawda, które przekraczają często limit tych 40 osób w ogóle, dwóch dzienników. Również właśnie w samych rozporządzeniach będzie informacja o liczbie uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy w świetlicy, liczebność poszczególnych oddziałów przedszkolnych, czas pracy przedszkola, klasy łączone, standardy opieki i wychowania w internacie, zawartość arkusza organizacji szkoły, przedszkola, terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania. Tych rozporządzeń jest mnóstwo. W ustawie wprowadzającej prawo oświatowe jest tam kilkanaście różnych wymienionych takich obszarów, które po prostu będą wymagały rzeczywiście przyglądnięcia się i poprzez rozporządzenia uporządkowania pewnych rzeczy, które do tej pory nie zostały w oświacie uporządkowane, o które jakby się rozwijamy jako nauczyciele, dyrektorzy, często w takiej codziennej pracy. Szkolnictwo zawodowe. To jest to, co w nowej strukturze się pojawi, czyli 1 września 2017 roku będą funkcjonowały czteroletnie technika dla młodzieży jeszcze, tak? Będą funkcjonowały szkoły policjalne i trzyletnia branżowa szkoła się pojawi pierwszego stopnia dla młodzieży w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, a od 1 września rozpocznie kształcenie pięcioletnie technikum dla młodzieży, a od roku 2020 branżowa szkoła drugiego stopnia
przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia i na jej podbudowie kształcąca na poziomie technikum. Nowością jest to, też zmianą taką, że każda z tych zarówno technikum ma tylko dwie kwalifikacje, a szkoła branżowa na pierwszym stopniu jedną kwalifikację, na drugim stopniu będzie miała drugą kwalifikację. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły oraz po zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji. Ukończenie branżowej szkoły pierwszego stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe i to, co jakby wpisane jest już też w ustawę, że 50% zajęć w tej szkole przeznaczone jest na kształcenie zawodowe. Branżowa szkoła drugiego stopnia, kształcenie zawodowe będzie się mogło odbywać w tych zawodach, które są kontynuacją kształcenia tego pierwszego stopnia i dla tych zawodów, na których na dzień dzisiejszy jest ten poziom technika. I jest to jakby nadbudowywanie tej drugiej kwalifikacji na tym etapie tym wprowadzającym, tym podstawowym. Ukształcenie szkoły branżowej drugiego stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie średnie, branżowe, dyplom technika po zdanym egzaminie z drugiej kwalifikacji i o egzaminie dojrzałości mówiliśmy, czyli nie zamyka się uczniowi drogi, a więc dla Państwa i dla uczniów jest to po prostu bardzo dobra wiadomość. Jak Państwo wiecie, wielu młodych ludzi po prostu również z tego względu, że ta szkoła zamykała drogę, zasadnicza szkoła zawodowa zamykała właściwie drogę kształcenia dalszego, po prostu do tej szkoły nie szła. Ja nie mówię, że to jest jeden z czynników, które decydowały i wpłynął od razu na jakieś zdecydowane zmiany podejścia, prawda, i sposób myślenia, ale niestety wielu jest młodych ludzi, którzy po prostu nie wie już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, że będą lekarzami albo prawnikami, prawda, czyli niestety te drogi kształcenia po prostu chodzą różnymi, hasają różnymi drogami, o czym też możemy się przekonać jako dorośli, prawda, że nie wszyscy też poloniści byli od razu po liceum ogólnokształcącym, tylko są tacy, którzy są po zasadniczej szkole rolniczej na przykład. Bo chcieli na początku tak, a potem chcieli tak. Więc rzeczywiście system po prostu pozwala wyjść naprzeciw tym potrzebom uczniów, którzy nie do końca jakby są przekonani, ale też i w dowolnym momencie absolutnie pozwoli uczniowi na kontynuowanie nauki na poziomie studiów wyższych. I to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka mogła się tutaj im przytrafić. Jeśli chodzi o zmianę też tutaj, którą warto zaakcentować, ale tak jak mówię, to jest jakby też uzgodnienie z organem prowadzącym, to można oczywiście tworzyć z centrum, powoływać, można połączyć w zespół zwany Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego te placówki pod warunkiem, że w skład tego centrum będzie wchodziła jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe oraz co najmniej jedna placówka kształcenia praktycznego. Tutaj trochę dyskutowaliśmy na ten temat, jak to w Robczycach można zrobić. To rzeczywiście trzeba po prostu wydyskutować, czy jest taka potrzeba tworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a jeśli tak, to te, które będą tworzone od 1 września, muszą po prostu spełniać ten warunek, o którym tutaj mowa. Jedna szkoła zawodowa i Centrum Kształcenia Praktycznego obowiązkowo. Również to, o czym też się mówiło w czasie wszystkich tych debat, co wybrzmiewało również na różnych etapach, brak doradztwa zawodowego, który również w jakiś sposób świadomie kierunkuje młodego człowieka i jego rodzica, tak, do wyboru tej szkoły, bo tu Państwo zwracaliście uwagę i z tym się w zupełności zgadzam, że wybory i badania to potwierdzają, że wybory młodych ludzi, jeśli chodzi o szkołę, są podyktowane w znacznej mierze przez rodziców, że nie są to do końca wybory tych młodych ludzi, którzy nie są na tyle dojrzali, tak jak mówię, nie chcą, nie wszyscy wiedzą, że będą lekarzami czy prawnikami, ale często są to jakieś inne czynniki, które decydują o tych drogach edukacyjnych młodych ludzi. I stąd doradztwo zawodowe na różnych etapach. Od 1 września 2017 roku zostanie ono wprowadzone do klasy 7 i 8. Znalazło się już w siatce godzin, po 10 godzin z tego doradztwa. Na razie przeprowadzane na dotychczasowych zasadach i według tych programów, które na przykład są do dyspozycji. Jak Państwo wiecie, tym doradztwem zawodowym bardzo mocno zajmowało się KOWEZIU, które w tej chwili zostało wchłonięte chyba tam przez inne struktury, chyba ORE,
ale w tamtym roku bardzo intensywnie wszystkie gimnazja właściwie zostały przeszkolone, które chciały oczywiście się włączyć, ale myślę, że była to większość gimnazjów na terenie województwa podkarpackiego, które włączyły się do takiego programu właśnie do doradztwa zawodowego, kształcenie doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjalnym, taki był tytuł tego projektu, sama w nim uczestniczyłam, gdzie obok dyrektora był również pedagog, jeśli był w szkole, tudzież nauczyciel, w ramach przedmiotu było doradztwo zawodowe, a to jest najczęściej nauczyciel WOS-u. I tutaj na razie się nic nie zmienia. Nowe rozporządzenie dotyczące doradztwa będzie od 2018 roku. Na razie na dotychczasowych tutaj warunkach nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji czy studiów podyplomowych ukończonych. Państwo znakomicie wiecie, że te treści pojawiały się po prostu gdzieś tam w tych wszystkich na przykład programach kształcących nauczycieli. I to jest to, co dotyczy rozwiązań dla nauczycieli gimnazjów, czy przekształcanych szkół, Proszę Państwa, to nie są te rzeczy, które ja wymyśliłam sobie, tylko to są wpisane w tą ustawę, czyli osłony są gwarantowane nauczycielom, na przykład gimnazjów, te osłony, te działania osłonowe, które po prostu jakby powinny też w jakiś sposób no, dawać świadomość, tak, że co jakby stanie się z nami, tudzież jakie są możliwości, tak, pokierowania nauczycielem, który nie będzie uczył w gimnazjum, tylko znajdzie się albo w szkole podstawowej, albo znajdzie się gdzie indziej, albo na przykład przejdzie w stan nieczynny. Nikt nie, ani też ja Państwu tutaj nie powiem, że nikt nie straci pracy, ale Państwo doskonale wiecie, że praca nauczycieli związana jest przede wszystkim z siatką godzin i z liczebnością klas. Łatwo to przeliczyć. Na konkretne, nie umiemy na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na pytanie, ilu nauczycieli straci pracę, bo straszenie liczbami no, jest po prostu no, nie na miejscu w ogóle. Bo straszono nas już w momencie, kiedy sześciolatki nie poszły do szkoły, miało być zwolnionych 15 tysięcy nauczycieli, a zatrudniono dodatkowe, stworzono dodatkowe etaty, więc byłoby to po prostu nieuczciwe, prawda, gdyby powiedzieć tak, albo powiedzieć tak. Myślę, że tutaj rozsądek jakby też Państwa i wiedza, jaką mamy, wpisana jest ona w ustawę, powinna po prostu jakby no, przewidywać pewne działania zarówno samorządów, jak i dyrektorów szkół i po prostu dawać też Państwu taką jakąś pewność, tak, w jakim kierunku to może pójść. Proszę zwróćcie uwagę, że rozwiązania, jakie umożliwiają płynne przechodzenie nauczycieli do szkół nowego typu. Po pierwsze, to co powiedziałam, z mocy prawa nauczyciele szkół starego systemu staną się nauczycielami szkół nowego systemu. Oznacza to, że nie będzie żadnych wypowiedzeń, a następnie dawania zatrudnienia nowych umów, tylko po prostu z mocy ustawy stają się tymi nauczycielami, również Państwo. Ponieważ liczba oddziałów klas 7 i 8 będzie większa od klas pierwszych gimnazjów, które teoretycznie byłoby otworzonych, bo szkół podstawowych jest więcej, więc przewiduje się, że w pierwszym roku tych nauczycieli potrzebnych w klasach 7, zatrudnionych w klasach w szkołach podstawowych będzie o 2000, ponad 2000 więcej, a w sumie około 5000 nowych etatów w wyniku utworzenia 7 i 8 klas po prostu powstanie, bo klas szkół podstawowych 7 i 8 jest więcej niż klas pierwszych gimnazjów, gdyby powstały. To jest też jakby ważna informacja, natomiast nauczyciele, którzy zatrudnieni są w gimnazjach, posiadają kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych, no oprócz nauczania wczesnoszkolnego, ale na pewno mają kwalifikacje do szkoły podstawowej, do liceum, do technikum. Tych nauczycieli jest 97%, chyba że są to nauczyciele jeszcze mający wykształcenie zawodowe, prawda? To takowi też jeszcze gdzieś tam funkcjonują w tym systemie, ale większość już jest po prostu do tego przygotowana. Rozwiązania wspomagające. Otóż, proszę Państwa, więc tak, po pierwsze, nauczyciel, który nie znajdzie się w tym nowym systemie, bo na przykład nie będzie miał, będzie z nim rozwiązany stosunek pracy, a to może nastąpić całkowicie w roku 2018 na 2019, może być przeniesiony w stan nieczynny.
Państwo wiecie, że ten stan nieczynny dotyczył nauczycieli z karty nauczyciela tylko i wyłącznie mianowania. Natomiast w tej chwili ten zapis został rozszerzony na wszystkich nauczycieli. Czyli każdy nauczyciel, którym rozwiąże się stosunek pracy z dniem 1 września 2019 roku, przechodzi w stan nieczynny. Ten stan nieczynny ma 6 miesięcy. To jest jakby czas, kiedy nauczyciel ma płacone, ma płaconą tą pensję. Ustawa też tak dalej mówi i tak dalej, już zgodnie z kartą nauczyciela. Ale ten przepis karty nauczyciela, ta ustawa wprowadzająca zawiesza, czyli prawem przejścia stan nieczynny obejmuje absolutnie wszystkich nauczycieli, uczących w danej szkole, niezależnie od tego, w jakim miejscu po prostu ustawa, w jakim stosunku pracy ustawa ich zastaje. To jest bardzo jakby taka informacja dla nauczycieli też, która daje taką pewność, bo często to byli, nie wszyscy nauczyciele są zatrudnieni z tytułu mianowania. To też trzeba mieć taką świadomość, prawda, że jakby tutaj to zróżnicowanie tego zatrudnienia między nami nauczycielami jest. I nie wszyscy mają ten komfort, prawda, który ma pewna grupa nauczycieli. Co dalej? Możliwość nałożenia na nauczyciela za jego zgodą obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Do tej pory można było to mówić tylko o nauczycielach mianowanych, wskazać nauczycielowi, teraz każdemu nauczycielowi. I proszę też zwrócić uwagę, że nie ma obowiązku tego uzupełnienia tego etatu, nie ma tej, nie obowiązku, tylko nauczyciel nie musi mieć połowy etatu w danej szkole, tak jak w tej chwili w karcie ma, jest zapisane, żeby uzupełniać etat w innej szkole, ten obowiązek zniesiono. Czyli ja już jako nauczyciel nie muszę mieć połowy etatu w tej szkole macierzystej, aby uzupełniać etat gdzie indziej, tylko mogę mieć nawet mniej niż połowę etatu. I mogę uzupełniać etat w innych szkołach wskazanych przez organ prowadzący. Jeśli chodzi o liczbę uczniów, na jeden etat pedagoga, psychologa, logopedy, na razie w tym roku szkolnym tutaj się nic nie zmienia, to też mówi o tym ustawa. Powiecie Państwo, na co z tymi nauczycielami, którzy przejdą w stan nieczynny na przykład i potem, ale przecież oni od razu pracy nie znajdą. Ale do 2020 roku mają zagwarantowane pierwszeństwo zatrudniania we wszystkich typach szkół, jeśli posiadają kwalifikacje. To też mówi o tym ustawa. Następne rozwiązanie. Jest też taka sytuacja, o czym też jakby wiemy z jakiegoś tam ze słyszenia, czy z jakiegoś tam doświadczenia własnego, że są tacy nauczyciele, którzy na przykład mają na dzień dzisiejszy 2 etaty czy 1,5 etatu w różnych, niezależnych od siebie szkołach, na 2 różnych umowach. Od nowego roku szkolnego, 1 września, na mocy tej ustawy wprowadzającej, nauczyciel będzie musiał otrzymać pisemną zgodę dyrektora szkoły wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce pracy na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia. W przypadku dyrektora będzie to organ prowadzący. Nie dotyczy to nauczycieli przedmiotów teoretycznych, prowadzących kształcenie zawodowe czy praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych, logicznie, prawda? Natomiast pozostali nauczyciele, tacy jak na przykład angliści, czy no inni, tak, którzy mają, jakby łączą kilka tych etatów w różnych szkołach, na niezależnych ma, będą musieli zapytać dyrektora i uzyskać od niego pisemną zgodę na właśnie takie dodatkowe zajęcia. Jeśli nie będzie miał takiej zgody, jest to podstawa do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem. W ustawie jest to wpisane. Natomiast również, proszę popatrzcie, że w roku szkolnym 2019-20 szkoły, takie jak tutaj wasze, będą musiały podać średnią liczbę godzin ponadwymiarowych, określić średnią liczbę godzin przypadających na jeden etat nauczyciela w danej szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez JST w wysokości równej liczby tych godzin przypadających w roku szkolnym tym 2016-17. Czyli nie będzie mógł dyrektor dać więcej godzin nauczycielom szkoły ponadpodstawowej niż ta średnia, ponad tą średnią, którą wyliczy na podstawie tego roku szkolnego. To znowu po to, że nie tak jak niektórzy nauczyciele mówią, no tak, no to my po siebie rozdzielimy, prawda, to dobrodziejstwo, bo wtedy wejdą 2 roczniki do szkoły, prawda, więc będziemy mieć mnóstwo godzin z języka polskiego. Nie jest tak. Ustawa mówi, jak dyrektor powinien się w tej sytuacji zachować.
Mało tego, przerwanie, jakby stan nieczynny nie przerywa awansu zawodowego nauczyciela. Są odpowiednie zapisy, które o tym mówią, że to przedłużenie tego rozpoczętego stażu na kolejny stopień o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym jest automatyczne. Możliwość kontynuowania wcześniej rozpoczętego stażu na kolejny stopień bez względu na wymiar zatrudnienia, tak, czyli nawet z jakąś tam niewielką częścią tego etatu, i możliwość kontynuowania stażu przez nauczycieli gimnazjum, którzy zmienili miejsce zatrudnienia. Jeżeli 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczasowego odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Czyli nawet jeśli byli w stanie nieczynnym, przeszli do innej szkoły, mogą kontynuować ten staż. Co jeszcze z punktu widzenia kuratorium, na przykład jakby nadzoru, tak, jeszcze w jaki sposób są zabezpieczenia dla nauczycieli? To przede wszystkim, że Państwo dyrektorzy mają na naszej stronie internetowej w zakładce praca za nauczyciela, taka funkcjonuje u nas w kuratorium, ale będzie to rozbudowany troszeczkę taki panel, mają ujawniać informacje o wolnych stanowiskach pracy na stronie Kuratorium Oświaty. Czyli wolne etaty, wolne godziny, po prostu zgłaszać na stronie kuratorium i przez stronę kuratorium nauczyciele będą się informowali o wolnych miejscach pracy. Pierwszeństwo zatrudnienia dla nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym gwarantuje to ustawa. Oraz rozszerzenie na pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, czyli tych administracji i obsługi, przepisów dotyczących pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w zakresie możliwości przeniesienia do pracy w innej jednostce lub na inne stanowisko. Ja strasznie długo mówię, ale już staram się ograniczać. Tutaj to samo, jakby to elastycznienie tych przepisów, tutaj głównie chodzi o tę połowę etatu, to jest bardzo ważne, bo do tej pory to ograniczało właśnie nas, nauczycieli. I jeśli chodzi o dyrektorów szkół, to już jest ostatni slajd, który też chcę Państwu przedstawić. Jakby też bardzo wyraźnie ustawa mówi, że do zakończenia kadencji dyrektorzy szkół obecnego systemu, które z mocy ustawy przekształcą się w szkoły nowego systemu, stają się dyrektorami tych szkół. Więc do momentu wygaśnięcia kadencji, jeżeli ta kadencja wygasza wcześniej, to organ prowadzący albo może zorganizować konkurs, natomiast może też powierzyć dyrektorowi stanowisko, ale nie dłużej niż do 2019 roku, do 31 sierpnia 2019 roku. To też jest zmiana, prawda? Bo ta ustawa wprowadzająca stwarza taką możliwość. Natomiast w przypadku włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, jeżeli gimnazjum jest włączone, to do szkoły podstawowej, to dyrektorem staje się dyrektor szkoły podstawowej, a dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem. Analogicznie, jeśli chodzi o inne połączenia. Natomiast pozostali pracownicy funkcyjni tej szkoły podstawowej, czyli na przykład wicedyrektorzy, dostają wypowiedzenia ze swoich stanowisk kierowniczych. To jest też, żeby była jasność. Szanowni Państwo, jak popatrzymy na to, żeby nauczycielowi było dobrze, rodzicowi było też nieźle, żeby organ prowadzący był zadowolony, żeby nadzór pedagogiczny właściwie działał, to jest bardzo ważne. Dobro, powiedzmy, tych wszystkich podmiotów. Ale no, pewno każdy, kto tutaj siedzi, wie o tym, że przy tym wszystkim najważniejsze jest dobro ucznia. I jeżeli popatrzymy na tę reformę, czy te zmiany, które tutaj są proponowane, one służą uczniowi, czy też nie służą uczniowi? I wychodziliśmy z założenia, no to będzie taki element pewno trochę polityczny. Przed wyborami mówiliśmy, że gimnazja będą zlikwidowane. Nie dlatego, że nam się nie podobały, bo są różne gimnazja, są różne szkoły podstawowe, są różne licea ogólnokształcące, są różne technika i możemy powiedzieć, że są dobre, są bardzo dobre, ale też możemy powiedzieć, że mamy pewne uwagi do niektórych szkół. Tak samo jak z nauczycielami. Zdecydowana większość nauczycieli to są bardzo dobrzy nauczyciele. Ale co się zdarza, że są pewne uwagi, czy aby każdy nauczyciel to dobry nauczyciel. I my przed wyborami mówiliśmy, że nie chcemy zlikwidować gimnazjów, że wszystkie gimnazja są fatalne. Bo na pewno są gimnazja, które w jakimś stopniu wzorcowo funkcjonują, rodzice, uczniowie są zadowoleni. Ale tak patrząc szerzej na to, ten system edukacji, ktoś kto kończył,
czy on był dobrze przygotowany, ten uczeń, kończąc liceum, kończąc technikum, do studiów. I mieliśmy my obawy. Były różne badania, które twierdziły, że tak, po liceum ogólnokształcącym w miarę dobrze przygotowaliśmy ucznia do egzaminu maturalnego. Natomiast jeżeli chodzi o studia, to część uczelni, rektorów uważa, że akurat ten uczeń, który kończy system edukacyjny, nie do końca tam jest przygotowany. I ta reforma, zwłaszcza organizacja tego kształcenia, ona ma ulec zmianie. 4 lata nauki w liceum ogólnokształcącym, 5 lat w technikum. Ale po to, żeby ten uczeń był bardziej i lepiej przygotowany do studiów. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, kształcenie zawodowe. Też nie chcę powiedzieć, że ono jest złe, bo w różnych szkołach są różne też przypadki i przykłady dowodów bardzo dobrych praktyk. Ale też generalnie można powiedzieć, że coś ten system szwankuje, że uczeń, który kończy szkoły zawodowe, nie do końca jest przygotowany do tego rynku pracy. I też ta reforma, ona wychodzi naprzeciwko temu. Zmieniamy też organizację kształcenia zawodowego właśnie po to, żeby ten uczeń był lepiej przygotowany do rynku pracy. W jaki sposób to pani kurator tutaj wspomniała. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli tak popatrzymy, czy powinniśmy krytykować, czy nie krytykować. Ja jestem zawsze za tym, żeby krytykować. Ja jestem zawsze za tym, żeby w sposób merytoryczny mówić, że są pewne błędy. Ale merytoryczny. Natomiast bardzo mi się nie podoba sytuacja, jeżeli ja protestuję, a ja nie wiem dlaczego, bo protestuję dlatego, że coś mi się nie podoba i nie wiem dlaczego. I ja nie mam nic przeciwko tym protestom i ludziom, którzy wychodzili na ulicę. Natomiast kiedy ja słyszę, możliwe, że to dziennikarze trochę wyolbrzymili, trochę spowodowali, że jest inaczej. Ale jeżeli wypowiedź jedna za drugą tych ludzi, którzy protestują, jest taka. Dlaczego protestujecie? Bo nic nie wiemy, co jest z tą reformą. Nie znamy tej reformy. No to, szanowni państwo, ci, którzy tak mówili, wychodząc w sobotę na pewną manifestację, zastanawiam się, dlaczego tak mówili. Projekty ustaw, prawo oświatowe i drugiej ustawy, przepisy wprowadzające prawo do ustawy, prawo oświatowe, one były już znane w październiku. Natomiast na początku listopada Rada Ministrów przyjęła projekty tych ustaw, natomiast do Sejmu te druki już się pojawiły 14 listopada. Druk numer 1030-1031. Są to druki sejmowe, które są dostępne. My będziemy już w najbliższym tygodniu procedować. Liczebność oddziałów w szkole podstawowej średnio 16-18. Liczebność oddziałów w gimnazjach sporo powyżej 20. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę uczniów, ile jest, odpowiednio podzielimy, to taką liczbę otrzymamy. Tyle więcej będzie oddziałów, bo szkoła podstawowa, ona ma mniejszy zasięg oddziaływania i będą mniejsze klasy, mniejsze oddziały. A w związku z tym też i więcej etatów będzie. Oprócz tego też pani kurator wspomniała, doradca zawodowy, oprócz tego też wspomniała o pedagogach, psychologach. W tym roku najbliższym będzie to na poziomie takim, jak jest dotychczas, ale też przewidujemy, żeby tu w sposób znaczący liczba tych osób, tych etatów pedagogicznych wzrosła. I szanowni państwo, ja tutaj jeszcze, no, tylko dlatego, żebyśmy mówili o tym konkretnym przepisie, ja jestem przekonany, że każdy z was zna doskonale projekty ustawy, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające do tego, ale chciałbym przynajmniej tak ogólnie przedstawić, jak systematyka tego jednego czy drugiego aktu wygląda. Bardzo proszę. Znaczy, spis jest dosyć duży, natomiast też harmonogram pracy, termin wejścia w życie, to też pani kurator wspominała, że w sumie od 1
września 2017 roku przepisy prawo oświatowe wchodzą, z wyjątkiem przyjmowania dotyczących przyjmowania uczniów dla szkół, wydawania rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i terminy tam są określone w artykule 1 ustawy przepisy wprowadzające. Jeżeli te przepisy, które my chcemy zmienić, jeżeli można udoskonalić, jeżeli oczekujecie tych zmian, to ja też tutaj po to jestem, jeszcze raz powtarzam, po to, żebyście powiedzieli, co konkretnie należałoby zmienić w tych dwóch projektach ustaw. Jeżeli uzyskam kilka propozycji, będę ogromnie zadowolony. A jeżeli uda mi się przekonać panią minister, moich kolegów, koleżanki, żebyśmy zmienili to dla dobra i tutaj nauczycieli, ale dla dobra przede wszystkim ucznia, to tym bardziej się będę cieszył.